Witam wszystkich, nazywam się Paweł Lisowski, prowadzę firmę Świat Supli. To są suplementy diety, nasza firma działa już od 12 lat, zajmuje się projektowaniem suplementów diety. Pracuję także w dziale rozwoju oraz innowacji w firmie Świat Supli. Chciałbym powiedzieć przede wszystkim o tym, o naszym zagrożeniu, który wynikł w ostatnim czasie, a właściwie o koronawirus. I słuchajcie, bardzo mocno jest napędzony właśnie hałas, znaczy bardzo mocno napędzamy strach, który panuje przy tej chorobie. Dużo, dużo właśnie faktów jest nadinterpretowanych, ponieważ przede wszystkim zacznijmy od tego, że koronawirus atakuje tylko organizmy, znaczy atakuje wszystkie organizmy, ale przede wszystkim jest zagrożeniem dla organizmów, które są no niestety osłabione z niską odpornością. To też tak na szybko chciałbym powiedzieć, że jest metoda, która sprawi, że podniesiemy odporność naszego organizmu. Podnoszona nieodporność naszego organizmu jest nawet lepsza niż szczepionka, ponieważ nasz organizm silniejszy i z większą odpornością nie tylko jest odporny na koronawirus, ale także jest bardziej odporny na wszystkie inne wirusy. Więc bardzo ważne jest to, iż warto przede wszystkim profilaktycznie zadbać o polepszenie swojego stanu zdrowia i zwiększenie odporności naszego organizmu. To też zalecam stosowanie zrównoważonej diety, czyli w tym okresie, teraz właśnie tej epidemii, proponowałbym odstawienie radykalnych diet i przejście do zrównoważonego, zbilansowanego żywienia. To też bardzo mocno dbać o to, żeby w naszym posiłku i były tłuszcze, i były węglowodany, i było też białko. Białko różnego rodzaju, czyli z ryby, z mięsa, ale także i z roślin. Tak samo węglowodany powinny być przede wszystkim złożone. No wiadomo, unikamy słodycze, natomiast bardzo fajną informacją jest to, że no ten wirus, koronawirus, bardzo źle toleruje wyższą temperaturę. To też profilaktycznie możemy pić po prostu ciepłą, podgrzaną wodę. Dzięki temu mamy mniejsze jakby szanse na to, zmniejszamy szanse na to, że u nas wirus będzie mógł się rozwijać. I to nie chodzi tylko o wirus koronawirus, ale także o każdy inny wirus. Pamiętajcie o tym, że nie powinniśmy wpadać w panikę, w paranoję, a rozważnie myśleć, rozważnie do tego wszystkiego podchodzić z głową. Panika nam nic nie da, więc dmuchając na zimne, proponuję także skupić się na właśnie przede wszystkim swoim organizmie, jakby niewychodzenie z domu tutaj jakby nie jest rozwiązaniem, ponieważ ograniczony kontakt z ludźmi na wiele się nie zda, ponieważ nie wiemy, kto tak naprawdę jest zarażony, czy to nie jest przenoszone u kogoś na ubraniach, na paczkach, na różnego rodzaju opakowaniach z żywnością, więc tak naprawdę zagrożenie, prawdopodobieństwo zarażenia jest takie same, czy też wychodzimy, czy nie wychodzimy, więc unikanie ludzi nie do końca się sprawdza. Natomiast przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że podnoszenie odporności jest to niewątpliwie kluczowy czynnik do tego, żeby właśnie przetrwać tą epidemię, żeby ta epidemia się, jej rozmiar zmniejszał, a nie zwiększał. To też proponuję zastosowanie suplementów diety takich jak witamina C. I tutaj troszeczkę w większych dawkach, przynajmniej przez ten okres teraz zachorowań, czyli zakupić właśnie takie witaminy na przynajmniej miesiąc czasu, najbliższy. Dość sporo witaminy D, dość sporo dawkę witaminy D. Mówię tutaj o witaminie D3, którą stosujemy minimum 5000 jednostek dziennie. Nie obawiajcie się tak dużej dawki, ponieważ nie ma żadnych badań naukowych stwierdzających, że przedawkowanie witaminy D może wprowadzać nasz organizm w jakieś złe
skutki uboczne. Nie ma żadnego opracowania naukowego, gdzie naprawdę duże dawki witaminy D szkodzą zdrowiu, więc na spokojnie możecie więcej ich przyjmować. Ja mówię o minimum 5000 jednostek. Mężczyźni powinni stosować minimum 8000 jednostek witaminy D. I pamiętajmy o tym, że witamina K także jest niezbędna przy już takim większej dawce witaminy D. Więc proponuję do 5000 albo do 8000 przynajmniej jedną kapsułeczkę K2 100 mg. Do tego, do witaminy C i witaminy D proponuję zakupić omega-3, to jest, on występuje w tranie między innymi. Chodzi tutaj o kwasy DHA i EPA, które zdecydowanie zwiększają naszą odporność, tutaj pomagają w naszym zdrowiu, nie tylko jeżeli chodzi o cholesterol czy ciśnienie, ale także o ogólnie odporność naszego organizmu, więc także się przyda w tym okresie zachorowań. Nie? Co więcej, te wszystkie suplementy możemy znaleźć na naszej stronie internetowej, jaka jest www.światsupli.pl. Tam wszystko możecie znaleźć. Także są zestawy już skomponowane dla Was, żeby zwiększyć odporność. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce koronawirus. Myślę, że po tej frazie powinno już wskoczyć jakiś zestaw, który właśnie przygotowaliśmy po to, żeby zwiększyć tak naprawdę odporność każdego organizmu. Zalecam stosowanie to przede wszystkim dla osób starszych, gdzie ryzyko zachorowania jest największe i najwięcej jest procent ludzi chorych właśnie na ten wirus na całym świecie. To też takie osoby, jeżeli znasz, jeżeli są w Twojej rodzinie i nie mają dostępu do takich witamin, to kup dla nich po prostu profilaktycznie, daj, niech przynajmniej przez najbliższy miesiąc czasu, kiedy jest to mocno tak bardzo rozdmuchane i te ryzyko jest coraz większe, można było stosować. I wiadomo, higiena przede wszystkim, ponieważ wirus jest niestety przenoszony na naszych dłoniach, na ubraniach pamiętajcie, że pranie powinno spokojnie zniszczyć te wirusy, więc starajmy się zmieniać ubrania i po każdym dniu teraz prać. No i ruch fizyczny jest wskazany. Nie omijajcie teraz w związku z tym, że jest zwiększona ilość zachorowań siłowni, ale jeżeli naprawdę nie chcecie chodzić tam, gdzie jest skupisko ludzi, to po prostu chodźcie na dłuższe spacery, wyjeżdżajcie poza miasto, chodźcie na przykład, spacerujcie. Ruch fizyczny jest bardzo potrzebny, żeby zwiększyć swoją odporność, więc śmiało możecie tutaj w ten sposób działać. I pamiętajcie o tym, że ogólnie rzecz biorąc o swoje zdrowie zawsze trzeba dbać. Nie jest to jakiś szczególny moment, natomiast przy danej epidemii warto o tym wspomnieć, żebyście mogli zastosować profilaktykę zanim będzie już za późno. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Ok, a to teraz będzie na te